Jakie jest IP na Wojanowice? Siemaneczko widzowie, ja jestem Atomik, a w dzisiejszym odcinku poodpowiadamy na wasze pytania. W tle będziecie mieli oczywiście gierkę, ja sobie właśnie ją w nią teraz w sumie pykam. I będziemy czytali ten pytania i sobie na co niektóre poodpowiadam, bo niestety nie na wszystkie odpowiem, ponieważ jest ich aż 69. Aha, dobra widzowie, więc lecimy, lecimy. No i co, lecimy z pierwszym pytankiem. Jest on od MaxFlow. Stoka, jak się nazywasz? Nazywam się Marcin, nagrasz kiedyś swoją piosenkę? Nagrałem już i się nazywa Atomic Nether V2. Wpiszcie sobie, nawet nagrałem Atomic Nether, więc fajnie. Masz dziewczynę? Nie, niestety nie mam, aczkolwiek, no nie, nieważne, w sensie to jest takie... No nie mam, no co nie, widzowie, na razie tam nie szukam, co nie, na razie, więc dobra. Dobra, kolejne pytanie to jest od Menel1231. Kiedy poznałeś Crossiego? Crossiego poznałem w zeszłym roku, około w maju. Dwa, kiedy nagrasz kolejną piosenkę? I to jest właśnie pytanie dość ciekawe, ponieważ nie mam na razie jakiegoś planu na nagraniu piosenek, w sensie miałem plan, ale jakoś tak troszkę się skiepściły te plany i no nie wiem, no kiedy będzie, to wam na pewno powiem. Kolejne pytanie zadał Feziak, kim chciałbyś zostać w przyszłości? I szczerze wam powiem, nie wiem, tam na pewno nie youtuberem, bo youtuber to na pewno będę nagrywać na YouTube przez dość długi czas raczej, póki się mi nic nie znudzi czy coś, ale nie wiem, na przykład myślałem nad tym, aby zostać aktorem, bo bardzo lubię aktorstwo, wiem, że na moich filmach tego nie widać, wiecie jak jest, to nie, ale chyba aktorem, co nie? Myślę nad byciem aktorem, ale dobra, następny ten pytanie zadał Zultek Szef. Gratuluję Stoka. A, to nie jest pytanie, nieważne. Okej, dobra, kolejne pytanie zadał Roblox. Roblox pies. Okej, dobra. Wolisz mieszkać tam, gdzie może, czy na wsi? Chyba tam, gdzie może, ponieważ jest lepszy internet niż na wsi, co nie? Ale to też zależy. Zależy na jakim, może zależy na jakiej wsi. Dobra. Atomik, czy nagrywasz na prawdziwych Wojanowicach? I to jest pytanie, na które odpowiem nie. Nie nagrywam na prawdziwych Wojanowicach. Nagrywam na nieprawdziwych Wojanowicach. I w sumie na każdym filmie z moich Wojanowic pisze to w opisie, że są to nieprawdziwe Wojanowice, więc wiecie, co nie? Ale tak teraz chciałbym was tak oficjalnie powiadomić i bardzo was przepraszam za to. Troszkę, no kurde, wiem, że to jest błąd, że to był błąd, ale no jakoś musiałem się przebić przez ten trudny algorytm YouTube'a, bo jednak gdyby nie to, to w sumie dzisiaj bym nie nagrywał takiego odcinka dla was, więc no wiecie jak jest, co nie? Jest bardzo trudno w dzisiejszych czasach i wybrałem w sumie niezwłaściwą drogę, ale... Na błędach się uczy, a no nie można płakać też nad rozlanym mlekiem, co nie? Więc lecimy dalej. Kolejne pytanie od Robloxy Pies. Czytaliśmy już od niego ten pytanie. Jak będzie ta nowa mapa w Stumble Guys, to zrobisz live niestandardowe? Może zrobię, w sumie może faktycznie zrobię. Jakby co napisałem, czy będzie Q&A? Aha, okej. Pytanie. W jaką najbardziej lubisz grać grę? Najczęściej gram w Minecrafta, aczkolwiek... Nie wiem, też lubię Robloxa. Też gram w Stumble Guysa. Nie wiem, jaka jest moja ulubiona, szczerze. Bym niby odpowiedział, że Minecraft, ale... Nie wiem, Minecraft w sumie. Minecraft definitywnie, dobra. A Kuba Muc, czy na Wojanowicach, na których grasz, to są prawdziwe? Odpowiadałem na to pytanie, nie. Widzowie, nie. Otóż nie, przepraszam was, widzowie. Ale teraz będzie content też. Będzie content, w którym czasami pojawi się Wojan, ale na stówę nie będzie on prawdziwy. Będzie on jako na przykład NPC, w tle na przykład. I czasami o nim nagram film, ale
już nie będę się, nie będę robić już tych fake Wojanowic, przepraszam was za nie, i nie będę robić ten, tych Wojanowic, dobra. Diamond Label napisał lepsza wersja 1 czy 2 Netheru, aha, czyli tej piosenki mojej, i odpowiadam na to pytanie, moim zdaniem, pod względem wykonania, druga. Z tego powodu, że zrobiłem tam już teledysk, jest no troszkę lepszy miks i w sumie to tyle, widzowie. Chciałem, co spytałeś się, na 100 tysięcy pokażesz twarz, widzowie? Nie. Mam lat 13, tak jak wcześniej powiedziałem. Masz dziewczynę? Oczywiście, że nie. Lubisz mnie? Kubek z Craft to napisał i nie wiem, w sumie nie znam cię, nigdy tak nie gadaliśmy, w sensie tak na przykład dłużej, ale nie wiem, co mogę ci powiedzieć. No ja cię lubię, dlatego że lubię cię, nie mam nic do ciebie, więc cię lubię, więc lubię cię, mordeczko. Dobra, napisał Ant z podłoga B. 1, 2, 3, 4. Czy byś chciał zostać członkiem Wojanowic? Jakby była taka opcja, to może tak, ale nie wiem. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy to. Czy, nie wiem. Niby więcej by was tutaj było, tych widzów, ale. Nie wiem szczerze. Nie wiem, czy by mi to odpowiadało. Plus też, gdyby patrzeć na moje obecne stosunki z. W sensie. No, nie, gdyby patrzeć na moją obecną sytuację, to nie, raczej nie. Nie, w sumie nie chciałbym zostać, dobra, więc... Okej, dlaczego zacząłeś nagrywać? Co cię zmusiło? Chyba powinno być, co cię zainspirowało, ale brak na osłówka, co nie? Ale dobra. Co mnie do tego zachęciło? Zachęciło mnie do tego to, że mój kolega, gdy byłem w przedszkolu, nie, byłem ledwo w przedszkolu, miałem 6 lat, czyli prawie wychodziłem już z przedszkola, nagrywał na YouTube'a i bardzo mi się to spodobało, więc zacząłem nagrywać w 2000, który to był, nie pamiętam, który to był, ale gdy miałem 6 lat, to zacząłem nagrywać i na pierwszym kanale, później dostałem bana na nim, później zacząłem nagrywać na poprzednim kanale, który nazywa się obecnie Atomic Minecraft i możecie go dalej wyszukać i możecie obejrzeć stare filmiki moje zacząłem na nim nagrywać Minecrafta od 2019 roku, ktoś mi wszedł na konto, wiem kto, i o kurde, ktoś mi wysadził, i ktoś wszedł mi na konto i usunął wszystkie filmy, a później nagrywałem przez jakiś rok, założyłem nowy kanał i właśnie to jest ten kanał, na którym właśnie do was mówię. Dobra. Kuba, ty napisał, czy nagrywasz dla pieniędzy? Dobra, i odpowiedź oczywiście nie. W sensie, fajne są te pieniądze z YouTube'a, bo nie powiem, że nie, one są fajne, ale raczej się na nich zbytnio nie skupiam. W sensie, bardzo lubię, gdy mam dużo wyświetleń, w sensie, gdy dużo osób ogląda moje filmy, to jest cudowne uczucie, ale... Nie, jakoś tak, nie, ja nawet tych pieniędzy chyba nawet nie wypłaciłem jeszcze, więc nie skupiam się raczej na pieniądzach, tak w 100%, więc no fajne są te pieniądze, ale nie dla nich nagrywam, co nie? Okej, dobra, widzowie, tyle pytań zadaliście, jeżeli film wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco, a się z wami żegnam, więc nie.